Metro 2033 Redux to zremasterowana wersja gry Metro 2033 wydanej oryginalnie w 2010 roku. Jest to gra pierwszoosobowa osadzona w postapokaliptycznym świecie, w którym ludzie mieszkają w moskiewskim metrze po globalnej katastrofie nuklearnej. Gracz natomiast wciela się w rolę Artioma, który stara się przetrwać w niebezpiecznym i wrogim świecie. Gra Metro 2033 Redux to fascynująca opowieść, która nie pozwala graczowi oderwać się od ekranu. Fabuła jest niesamowicie intrygująca, pełna zwrotów akcji i nieprzewidywalnych momentów. Metro 2033 Redux jest jednym z najlepszych przedstawicieli gatunku postapokaliptycznych gier wideo. Obejmuje ona wiele różnych elementów, takich jak walka, eksploracja, dialogi i układanie strategii, które są bardzo dobrze zintegrowane z historią gry. Metro oferuje piękną, szczegółową grafikę. Świat gry został stworzony w niesamowity sposób, tworząc wrażenie prawdziwej, postapokaliptycznej Moskwy. Krajobrazy są piękne, ale jednocześnie straszne i szare, oddając perfekcyjnie klimat gry. Wszystkie postaci, przedmioty i modele są bardzo dobrze wykonane, co sprawia, że gra wygląda bardzo realistycznie. Fabuła Metro jest jednym z największych atutów tej gry. Historia jest niesamowicie dobrze napisana i opowiedziana. Gracz wciela się w rolę Artioma, który wyrusza w podróż przez metro, by ostrzec ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. W trakcie gry gracz spotyka wiele różnych postaci, z którymi musi rozmawiać i podejmować decyzje, które mają wpływ na rozwój fabuły. Dialogi są bardzo dobrze napisane, a postaci wydają się realistyczne i pełne emocji. Muzyka w grze Metro jest niesamowita. Twórcy gry wykorzystali muzykę, by podkreślić napięcie i atmosferę gry. Jest przede wszystkim symfoniczna, ale pojawiają się również elektroniczne i rockowe utwory. Wszystkie kompozycje są bardzo dobrze dopasowane do akcji na ekranie i przyczyniają się do wzmocnienia wrażeń z rozgrywki. W grze Metro dialogi mają kluczowe znaczenie dla fabuły i postaci. W trakcie gry gracz będzie miał wiele okazji, by rozmawiać z różnymi postaciami, które wpłyną na rozwój historii. Często trzeba podejmować decyzje, które wpłyną na to, jak dana postać będzie postrzegana przez resztę świata, lub jakie będą jej dalsze losy. Dialogi są również pełne emocji i wydają się bardzo realistyczne. Aktorzy głosowi wykonują swoją pracę bardzo dobrze, przyczyniając się do wzmocnienia wrażeń z rozgrywki. Gameplay w grze jest bardzo dobrze zrobiony. Mechanika walki jest płynna i intuicyjna, co sprawia, że walki są bardzo satysfakcjonujące. Gracz ma do dyspozycji wiele różnych rodzajów broni, od pistoletów po karabiny snajperskie, co pozwala mu dostosować swoją taktykę do konkretnych sytuacji. Oprócz walki, gracz musi również eksplorować otaczający go świat, poszukując przedmiotów i informacji, które pomogą mu w przetrwaniu. Rozgrywka w grze Metro jest bardzo intensywna i pełna napięcia. Świat gry jest niebezpieczny i wrogie postacie czyhają na każdym kroku, co zmusza gracza do uważności i ostrożności. Jednocześnie gracz musi podejmować decyzje, które wpłyną na rozwój fabuły, co dodaje jeszcze więcej emocji do rozgrywki. W grze występują również sekwencje skradania się, które pozwalają graczowi ominąć niebezpieczeństwa i przemknąć niezauważonym. Jedną z wad tej gry może być to, że jest ona dość krótka. Gracz, który poświęci dużo czasu na eksplorację świata i rozmowę z postaciami, może ukończyć grę w zaledwie kilkanaście godzin. Niemniej jednak gra posiada kilka zakończeń, co zachęca do powtórzenia jej kilka razy i podjęcia różnych decyzji, by zobaczyć różne zakończenia. Ostatecznie Metro Redux to wspaniała gra, która z pewnością zainteresuje fanów gier postapokaliptycznych. Gra oferuje niesamowitą historię, dobrze napisane dialogi, piękną grafikę i niesamowitą muzykę. Gameplay jest płynny i satysfakcjonujący, a rozgrywka jest bardzo intensywna i pełna napięcia. Pomimo tego, że gra jest dość krótka, to posiada kilka zakończeń, co zachęca do powtórzenia jej kilka razy i podjęcia różnych decyzji. Z całą pewnością polecam tę grę każdemu, kto lubi gry postapokaliptyczne i chce przeżyć niezapomnianą przygodę w świecie po zagładzie. Oprócz wspaniałej historii i doskonałej rozgrywki, Metro oferuje również wiele ciekawostek związanych z produkcją gry. Jedną z nich jest fakt, że gra była inspirowana powieścią autorstwa Dmitrija Głuchowskiego. Głuchowski był jednym z konsultantów gry przy jej tworzeniu, co pozwoliło deweloperom na zachowanie autentycznego klimatu świata przedstawionego w powieści. Ponadto gra została stworzona z myślą o konsolach nowej generacji oraz komputerach osobistych. Twórcy gry skupili się na stworzeniu wspaniałej grafiki i dźwięku, by zapewnić graczom jak na tamte czasy, jak najlepsze wrażenia z rozgrywki.
Jednym z największych wyzwań, z jakimi musieli się zmierzyć twórcy, było przeniesienie gry na nową platformę. Pomimo tego, że oryginalna gra została wydana na konsole Xbox 360 i komputery osobiste, wersja Redux została stworzona z myślą o konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zmiany, jakie wprowadzono, obejmowały poprawienie grafiki i dźwięku oraz poprawę interfejsu użytkownika, by lepiej odpowiadał kontrolerom konsol. Jedną z najważniejszych cech gry jest to, że stanowi ona wyzwanie dla graczy. Rozgrywkę w Metro 2033 Redux wymaga skupienia i umiejętności taktycznych. Gracz musi być ostrożny i dobrze przemyśleć swoje decyzje, by przeżyć w świecie pełnym niebezpieczeństw. W grze istnieje również system moralności, który wpływa na zakończenie gry. Decyzje podjęte przez gracza w trakcie gry mogą mieć znaczny wpływ na to, jak historia się zakończy. Gra Metro Redux to niesamowita przygoda, która z pewnością zainteresuje fanów gier postapokaliptycznych. Fabuła jest intrygująca, dialogi są dobrze napisane, a muzyka dodaje jeszcze więcej emocji do rozgrywki. Grafika jest niesamowita i doskonale oddaje klimat postapokaliptycznego świata. Gameplay jest płynny i satysfakcjonujący, a rozgrywka jest bardzo intensywna i pełna napięcia. Podsumowując, gra Metro to niesamowita przygoda, która z pewnością zainteresuje fanów gier postapokaliptycznych. Gra oferuje niesamowitą historię, dobrze napisane dialogi, piękną grafikę i niesamowitą muzykę. Gameplay jest płynny i satysfakcjonujący, a rozgrywka jest bardzo intensywna i pełna napięcia. Metro Redux to gra, która z pewnością zostanie w pamięci gracza na bardzo długo.